To Iwona. Tu już mamy dwie Iwony, a to już cała grupa Iwon. Za wyjątkiem Małgorzaty, ale również Iwony. Tych solenizantek w Aleksandrowie jest naprawdę bardzo dużo. No więc nasz plan jest taki, że wszystkie Iwonki z Aleksandrowa Łódzkiego. Małgorzata Iwona. I Małgorzata Iwona na drugie. Planujemy, aby wszyscy mieszkańcy naszego miasta przyłączyli się i wspólnymi siłami spróbowali posprzątać tą naszą planetę, nasz mały Aleksandrów chociaż. Bardzo lubimy jeździć rowerami, spacerować, zresztą z koleżankami tutaj wspólnie spacerujemy i jest nam bardzo przykro patrzeć na to, jak dookoła jest zaśmiecane nasze środowisko i dlatego prosimy, dołączcie do nas, będzie ciasto, będzie zabawa, będzie śpiew, będą kwiatki, zapraszam wszystkich, zapraszamy wszystkich. Nie trzeba mieć na imię Iwona, by wziąć udział w szczytnej akcji. Zbiórka odbędzie się w tym miejscu. O której i kiedy? 10.12. Najbliższa niedziela. Zapraszamy do udziału. Liczymy, że będzie jak najwięcej osób. Problem zaśmiecania, składowania i wylewania trujących substancji przybiera coraz większą skalę. Ludzie wyrzucają śmieci do lasu. Dzikie wysypiska niosą wiele poważnych zagrożeń dla środowiska naturalnego. I po prostu zrobimy to taką tradycję, to może za nami. Inne imienniczki zrobią podobne akcje. A może zawstydzimy brudasów? Może tak przestaną jest. Wreszcie brudzić, jak będą widzieli, że wszystkim zależy, żeby jednak było czysto, może ktoś się zreflektuje. Z Iwonami świętujemy planetę ratujemy. I mam nadzieję, że to nie będzie drugi raz, że to się będzie powtarzać corocznie i nie ostatni. Przede wszystkim zależy nam na tym, żeby pokazać, jak Aleksandrów świetnie potrafi zorganizować rzeczy na rzecz środowiska. Więc zapraszamy serdecznie na nasze imieninki. Będzie na pewno miło, smacznie i każdy gość dostanie od nas małą sadzoneczkę roślinek. Nie da się ukryć, że niezbędna jest szeroka akcja edukacyjna, uświadamiająca społeczeństwu, by nie zachowywali się jak małpki. Edukacja to jeden ze skuteczniejszych sposobów walki z problemem odpadów w lasach. Cieszy fakt, że w różne akcje związane z ekologią zaangażowani są mieszkańcy gminy. Bardzo dużo mieszkańców zaangażowało się w akcję sprzątań wiosennych porządków i teraz nasze aleksandrowskie Iwony jakby tę akcję kontynuują. 23 maja w niedzielę najbliższą o godzinie 10 spotykamy się przy ulicy Skarbowej w Aleksandrowie Łódzkim. Mamy zamiar sprzątać rejon tak zwanych aleksandrowskich pól. W niedzielę o godzinie 10 ruszy akcja pełna energii, emocji, a przede wszystkim dobrej atmosfery. Wszystkie niezbędne narzędzia do sprzątania będą czekać na Was na miejscu. Ze sobą trzeba zabrać jedynie dobry humor i coś znacznie mocniejszego, czyli na przykład dobre obuwie. Z Iwonami świętujemy, wszystkie śmieci usuniemy!